Cześć. Chciałbym, żebyś poświęcił te parę minut i zobaczył vloga, którego tak skrupulatnie montowałem i nad którym się męczyłem. Opowiadam o ich feriach, o nartach, z rodzinką i oczywiście ze znajomymi. Pierwszy tydzień, a właściwie kilka dni, spędziłem w Zawoi, najdłuższej wsi w Polsce. Cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie. Taki króciutki wstęp, albo zakończenie do vloga, nie wiem co to będzie dokładnie. Ale chciałem tylko wam pokazać jak tutaj jest, jak tu jest zajebiście, jak fajnie się można bawić. Jest wcale zimno, serio, chodzę w samej koszulce, oczywiście kurtce narciarskiej. Widoki są bajeczne, stok jest ekstra, śnieg naprawdę mega, mega do jeżdżenia. Więc nie pozostaje mi nic innego jak was tylko to zaprosić. Co prawda już nie spotkałem, bo kiedy to oglądacie to ja już jestem dawno przy biurku i to montuję. Ale... wieś, czekajcie, Zawoja, jest cudnie, naprawdę, wpadajcie na narty gdziekolwiek, spędzacie czas z rodziną, ze znajomymi. Przerwy się przyda, bo już trochę się nawjeżdżałem. Nie będę ukrywał, to chyba już końcowa. Ale tylko dnia pierwszego, dlatego że za chwilę zabieramy się za taki większy stok w Białce Tatrzańskiej. Tam chyba właśnie jadę, ale będzie więcej materiału. Ja idę na przerwę. Jak jeszcze tam wieczorem coś się ogarnie, może jeszcze jakiś innik wleci. A tymczasem możecie się ładnie ze stokiem pożegnać i zobaczcie, jak jest pięknie. Trzymajcie się. Dzisiaj już kończymy jeździć, ale było super, nie? No, powiedz coś jeszcze, ile razy zjechałaś? No, 22 razy. 22 razy. Ja zjechałem 14. Ona ma kondycję słonia, jest lepsza ode mnie. Czyli piątkę do kamery. Do dołu, na dole jest kamera. Do kasku. Trzymajcie się, cześć! Słuchajcie, to już w sumie chyba koniec dnia. Trochę się najeździłem, aczkolwiek to tylko i wyłącznie to jest rozgrzewka, bo już za dwa dni ruszamy Białkę Tatrzańską, jak wam mówiłem wcześniej, i będzie jeżdżone trochę więcej. Ale z tego relacja oczywiście też będzie, także vlog będzie taki duży i obszerny. Kilka dni nagrywania jak prawdziwy youtuber, nie? Zapraszam was do Zawoi, świetna wiocha, nawet sklep mają, więc można wszystko co się chce mieć, wszystko. Ja was serdecznie zapraszam, życzę miłego wieczoru, ale teraz prawdziwe narty. Zobaczcie sami. Słuchajcie, generalnie była akcja. Batry stwierdził, że musi bardzo, bardzo siku. I na zakopiance jesteśmy, tak? Tak. No, na zakopiance stwierdził, że skoro jest korek, to wysiądzie i się odleje. No, sytuacja była taka, że korek się skończył, bośmy zaczęli jechać tak lekko 20 na godzinę i przez lekko kilometr nas gonił. Patryk, ty życzę siku? Nie, już nie idę. No, także elo, sikajcie tam, gdzie trzeba, nie? Jesteśmy już w Katolnicy Wiałczańskiej, do stoku mam 1,5 km, jest oczywiście Wojtuś, Patryk, którego nie widać i Kamila. Słuchajcie, parkowaliśmy tu 40 minut, żeby 6 godzin pojeździć, a przez 3 ponarzekać, ale będzie zajebiście, parę filmików za chwilę i widzimy się już za już. Muzyka.
Tatrzańska, naprawdę zajebiste stoki. Ceny oczywiście wysokie, ale jestem bogaty, tak jak wszyscy moi przyjaciele, znajomi i ukochani. To jest teraz profesjonalne wideo. Proszę być poważnym. W każdym bądź razie, 12 tras. Przed chwilą staliśmy 40 minut do wyciągu na stok, żeby 5 minut zaliczyć zjazd tym stokiem. Naprawdę przednia zabawa, powiem wam, że polecam. Jak macie dużo pieniędzy i dobre tabletki na nerwice, to jest naprawdę porządne, ściśle i fajne miejsce. Teraz naprawdę zajebiste kolejki, zresztą widzicie je nade mną. Takie gondole szusują sobie, ale są mega warunki i świetnie się jeździ. Tam są ziomie i gdzieś leżą, jakby chyba składają deskę, ale to nie przeszkadza w tym, żeby się zajebiście bawić. Koniec jeżdżenia! Nie mam więcej pieniędzy. Kończymy właśnie jeździć na stokach w Białce. To są świetne warunki. Weźmy tego kija, drąga. Świetne zakończenie. Słuchajcie, koniec jeżdżenia. Kończą nam się karnety. Wracamy powoli do Gliwic, do tam, gdzie się mieszka. I koniec fery zimowych. Także razem z Wojtusią i Kamilą was żegnamy. Było zajebiście. Dzięki, że oglądaliście vloga albo i nie. Dzięki, że przewinęliście. Patryka nie ma, bo pojechał na dół, bo musi kupę i to bardzo. Ale w każdym razie dzięki, że byliście. Pomachajcie widowni. Cześć! Serdecznie dziękuję. Jeżeli się podobało, to wiecie co robić. Na dole jest takie coś, co się nazywa komentarz, łapki w górę i tak dalej. Cześć! A całej ekipie serdecznie dziękuję, bo było zajebiście. Za każde monotoki, za Highway to Hell w aucie i wszystkich raperów.